Dzień dobry wszystkim. Jestem na szosie chełmińskiej w pobliżu swojego noclegu. Zmierzam właśnie na Stare Miasto. Dzisiaj ten dzień spędzę cały w Toruniu. Chcę poznać historię tego miasta oraz zobaczyć najciekawsze miejsca, które tutaj się znajdują. Co mogę powiedzieć o Toruniu? Jest miastem, w którym jest bardzo dużo zieleni. No myślę, że dobre 30% to są tereny zielone. Również Toruń słynie z fortyfikacji, które istniały od XVII do XX wieku. Ważniejszych przykładów budowli gotycko-renesansowej jest ratusz w Toruniu, zniesiony za zgodą Konrada Wallenroda, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Jedną z ważnych budowli w Toruniu, w sumie od której nazwa Toruń się wzięła, jest właśnie Krzywa Wieża. Jest legenda, że Wisła płynąc obok krzyknęła do wieży: chcesz runąć w Toruń? Dzięki temu ta nazwa została przyjęta dla tego miasta. Tutaj widzimy jeden ze 100 zachowanych spichlerzy w Toruniu. Za mną znajduje się jedna z najmłodszych bram w Toruniu, brama mostowa, wybudowana w 1432 roku przez Jana Gotlanda, zastępująca wcześniejszą. Poprzez stulecia ochronną funkcję miasta Toruń spełniały bramy, barbakany oraz inne ogrodzenia wybudowane wokół miasta. Do dziś najlepiej zachowaną częścią ogrodzenia jest ta, która biegnie wzdłuż bulwaru Wiślanego z pięknym widokiem na Wisłę. A tutaj widzimy starą część miasta oraz wystający zza budynków ratusz od strony bulwaru Wiślanego.
budynku, którym mijam od XIII do XVI wieku, mieściła się mennica toruńska, bijąca monety krzyżackie oraz pruskie. Wracając jeszcze do zakonu krzyżackiego, teraz widzimy z poziomu bulwarów wiślanych ruiny zamku krzyżackiego. Toruński zamek został wniesiony w XIII wieku w miejscu znajdującego się wcześniej tutaj grodziska, dlatego posiada nietypowy podkowiasty kształt. Wejście do zamku jest płatne 20 zł i dodatkowo nie mogę udostępnić na internecie, czyli na swoim vlogu podziemi oraz nagrywać wewnątrz zamku. Stwierdziłem, że nie będę tam wchodził, ale z zewnątrz pokażę po prostu ruiny. Będąc w Toruniu oczywiście, nie można ominąć jednej z najważniejszych kamienic tutaj, na ulicy Kopernika 15. Prawdopodobne miejsce narodzin Mikołaja Kopernika, czyli człowieka, który tak naprawdę wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Jeśli chodzi o Toruń, to oczywiście nie mogłem ominąć zakupu piwa piernikowego, pierników toruńskich, które są tradycyjnie wypiekane specjalnie dla, zgodnie z tym, co jest tu wspomniane, Kopernik Toruń jest to najstarsza fabryka cukiernicza, która wypiekała pierniki. Także najbardziej tym piernikom jest do tych naturalnych, znaczy do tych tradycyjnych pierników toruńskich.